Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Czerwczek w Planszówki TV, słuchajcie, jesteśmy w Mill Creek w Seattle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, mam wrażenie, że zupełnie się zagubił rytm nagrywania Planszówek TV, chyba że tam jakiś zespół z Polski nagrywa, nie wiem, czy tam posiedzi nad kamerą. Mam dla was szybki update, co tu się dzieje w Stanach. Byliśmy na konwencie The Dice Tower Con, prezentowaliśmy Cry Havoka. Było błędnie, jeśli śledzicie Board Game Geeka, to pewnie zauważyliście, że gra skoczyła na The Hotness natychmiast po konwencie. Mamy masę nagranych wideo z rozgrywek, masę nagranych wypowiedzi graczy, wszyscy są po prostu zakochani. I kurczę, no, premiera polsko-narodowa będzie także tak jak i amerykańska. Nie wiem dokładnie, nie znam szczegółów, bo jestem w Stanach, nie wiem co tam się dzieje w Polsce. Ale zespół na pewno pracuje bardzo ostro. I kurczę, trzymajcie za nas kciuki, klikajcie w jakieś tam różne linki, pozdrawiajcie nas serdecznie. W Polsce na pewno jakieś gry się, proszę państwa, się skupić, proszę tego nie robić teraz. Proszę, bo to, o, dziękuję. Nie rób tak zupełności, ponieważ to zupełności potem mnie ludzie nie widzą w tej kamerze. I drogie dzieciaki, jesteśmy teraz w, gdzie my jest w ogóle jesteśmy? W Seattle. Mill Creek. Jesteśmy w Seattle, mamy dzisiaj spotkanie w prawdopodobnie jeden z najładniejszych sklepów z grami planszowymi na świecie, Mox Board Gaming, będę zaraz tam filmował. Prezentował Crazy Cards i czyli Szalone Wózki, Cry Havoka, czyli Cry Havoka i Tales of Madness, czyli Droga do Szaleństwa. I słuchajcie, a później lecimy dalej generalnie, będziemy odwiedzali różne miasta i pokazywali nasze gry w różnych największych sklepach w Stanach Zjednoczonych. I mamy nadzieję, że to pomoże wam się dowiedzieć, co to fajnego, ciekawego portal przygotował. Trzymajcie za nas kciuki. Pamiętajcie, żeby nie wysłać ciastek teraz do redakcji portalu, bo mnie tam i tak teraz nie ma, więc to zmarnowany trud. Więc proszę przez najbliższe 2 czy 3 tygodnie ciastek nie wysyłać do redakcji portalu. Niech oni na sobie w spokoju pracują, niech tam się po prostu dobrze wszystko dzieje. Nie dokoncentrować, nie wysyłać mailów, jakby nie. Wrócę to nam znać. I słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie i jest taka sytuacja, jestem troszkę niedospany, niedojedzony i tak sprawa. Nie ma co, o czym ja w ogóle gadam, proszę państwa. Aha, wiem, ukazała się, proszę tak się skupić, bo ja teraz mówię ważne rzeczy. Ukazała się Wielka Księga Szaleństwa. Na naszej stronie jest gameplay. Nie wiem, czy ja go nie obejrzałem, więc nie wiem, czy wygrali, czy przegrali. Państwo się tego dowiedzą. I Wielką Księgę Szaleństwa można kupić. Wiem, że się drukuje Obóz Ninja. Nie wiem, jak jest w ogóle stan. Nic nie wiem, co się dzieje. Państwo muszą sobie wejść na stronę www.portalgames.pl, się tego wszystkiego dowiedzieć. I proszę nam nie wysyłać mailów, bo jesteśmy zajęci. I pozdrawiam państwa serdecznie z Mill Creek, to jest takie miejsce, że mają tutaj drzewa, więc jakby się nagraliśmy na tle tego drzewa i mają bobry, żubry i delfiny. Zwane wydrami. Kłaniam się nisko, Ignacy Czerwiczek w podróży, proszę dać w komentarzach sygnały, czy chcecie więcej takich filmików, czy mam sobie dać spokój. Kłaniam się nisko, do zobaczenia.